To są ujęcia z szerokiego Dunaju, gdzie się mieściła dyrekcja nasza. I biblioteka na dole była. Państwowe Muzeum Etnograficzne. Obraz jest nie bardzo ostry, ale to wina dawnych czasów. A to już Młociny. Tam siedlisko ptaków wokół parku, dzikich i niedzikich. Przyroda wspaniała nad Wisłą, nieuregulowaną. Oto było 200 metrów od muzeum w prostej linii. Skrzydło prawe pałacu, bok pałacu, dozorca pan Koseski, który tam rezydował dzień i noc. To jest widok pałacu cały, lewe, prawe skrzydło. Dział folkloru to jest. Pająki wiszą pod sufitem, bo nie było miejsca w magazynie, także w pokojach, gdzie się pracowało, był również taki ad hoc magazyn. Genia tkaczyk z działu tkanin i strojów. I tam na tych stelażach wisiały te kilka tysięcy tkanin, które tu teraz są przeniesione z różnych regionów Polski. Nawałki nawinięte, to już się nazywało, że to już bardzo nowoczesny sposób przechowywania. A to jest dział kultury materialnej. To z góry jest ujęcie. Ja siedzę tu i pani Machowska. Wejście do pokoju Szackiego Piotra z mapą. Otwierają się drzwi i siedzi Piotr Szacki. Miał swój pokój. Było dużym wyróżnieniem. No, autorytet duży. Wszyscy stali na baczność przy nim. Miałem pokazać wam te kilka zdjęć. To jest zdjęcie w Młocinach robione w 1972 roku. Urszula Gmachowska-Boja, która teraz pracuje w katedrze. To jest właśnie dział kultury materialnej. Jeden z pokoi w pałacu, w bocznym skrzydle. Tu już wąsy miałem zapuszczone. O, tutaj jest właśnie, tu już jest kamera Tabolex chyba. Piotr i ja tu jakiś film kręcimy, już nie pamiętam jaki. Tutaj też jest Piotr i ja, to kręcimy chyba w chałupkach, garza są w chałupkach, to jest powiększe, żeby ja tu w waciaku, a to jeszcze jest ten Pentaflex 16, ta kamera, ta NRD-owska. I będziemy to... Proszę panie Krzysztofie. Ale to nowoczesne, to aż... No tak, to są te filmy, o których panu mówiłam, których nie do końca wiemy, co z tym zrobić. Co to jest? Tu jest tak, naklejka jest, pudełka mogą być różne. Przede wszystkim jest to negatyw obrazu, czyli to, ten negatyw powinien być skopiowany na pozytyw. To jest pozytyw. To jest pozytyw. To można puścić na ekran. I zobaczyć, co to jest. Ale to jest niezmontowane, to pewnie jest to kamieniarstwo. Niezmontowane ujęcie, ale zaraz zobaczymy, czy jest klejone, bo widzę, tu są takie niewycięte, takie rzeczy, takie brudy się normalnie wycinało i dopiero się kleiło. A tutaj jest wszystko tak, jak leci. Tego jakoś nie pamiętam. Na pewno ja robiłem i Piotr Szacki, bo tu nikt inny się nie dotykał tej kamery. Pierwsze filmy, które zobaczyłem etnograficzne, to było na pierwszym roku. Jacka Oleńskiego oczywiście filmy. Ale to był rok 59-60. No i te filmy jakoś wywarły na nas takie wrażenie, żeśmy koniecznie chcieli mu, Jackowi Oleńskiemu, pomagać, a chociaż statystować przy tych filmach. I właśnie jakoś nas tam zaakceptował, to znaczy Piotr już go znał wcześniej, Piotr Szacki. Ja poznałem go później, bo Piotr wcześniej kończył studia. No i byliśmy kilka razy jako tacy pomocnicy, asystenci donoszenia do statystowania przy filmach z Jackiem Oleńskim. Szczególnie Piotr był w bliższej współpracy. A potem jak przyszedłem do muzeum w 1966 roku, to się okazało, że gdzieś w magazynach leży kamera filmowa, w ogóle nieodpakowana, w pudle drewnianym, która była kiedyś kupiona kilka lat przedtem, ale nikt nie miał śmiałości ani żadnych umiejętności, żeby to
uruchomić. No i myśmy z Piotrem i z Leszkiem Mrozem to uruchomili, to znaczy wytarli ze smarów, kupili taśmę filmową, jakieś tam mieliśmy książki, bo wtedy się ukazywało sporo książek dotyczących filmu amatorskiego. Ja zresztą byłem na takim kursie krótkim w takiej centralnej poradni ruchu amatorskiego, na kursie filmowym. No i tak żeśmy spróbowali. Pierwszy film to był Te garki ze studziennego lasu. To był pomysł Piotra Szackiego, który jeździł na tą Suwalszczyznę przed tym jeszcze, bez kamery oczywiście, w celach zakupów, tam badań terenowych i tak dalej. I on tam odkrył tą taką archaiczną technikę spiralowo-taśmową, która była bardziej popularna na Litwie, ale tam był jeszcze pozostałość, jeszcze był stary człowiek, który robił tą metodą te garki. Jeszcze robił to po wojnie. Potem była jakaś przerwa i Piotr go namówił, żeby on to jak gdyby reaktywował, żeby do tego wrócić. No i myśmy właściwie sfilmowali jakąś taką trochę rekonstrukcję tego. Ja to się trochę krępowałem do tego filmu z uwagi na te niedostatki, bym powiedział, montażowo-techniczno-zdjęciowe tego filmu. No jest to film bardzo amatorski jeszcze, no bym powiedział. Znaczy on miał te walory, że pokazał cały proces oczywiście, co nie było jakąś wielką filozofią pokazanie tego procesu, no bo jak to się mówi, ten proces się dział bez względu na to, co myśmy o tym myśleli. Naszym zadaniem było tylko to sfilmować. Ja bym temu filmowi nie nadawał jakiejś magicznej rangi, tak jak czasami tam gdzieś czytam pana Sikory wypowiedzi i jakieś tworzenie wokół tego jakiejś niezwykłej aury. No, po prostu to był film pierwszy i koniec. Na początku, zgodnie ze sztuką filmową, były tam scenariusz, scenopis i tak dalej rozpisane na scenę, ale potem się to się nie sprawdzało, bo trudno było taki ścisły w warunkach wiejskich, trochę chaosu, trochę człowieka, który miał tam na głowie jeszcze inne zajęcia i tak dalej. Trudno było robić film, byśmy to robili strasznie długo. Musieliśmy improwizować, krótko mówiąc, i wiele rzeczy było puszczonych, jak to się mówi, na żywioł. W jakimś sensie powtarzaliśmy, robiliśmy jakieś tam duble. Czasami robiliśmy bez taśmy, po prostu patrzyliśmy bez wizjer się patrzyło, bez założonej taśmy, czy to wychodzi dobrze, czy ten najazd, czy ten kadr jest dobry, żeby nie marnować taśmy, bo taśma była bardzo droga. Filmowcy mieli zużycie taśmy, nie wiem, 10 do 1, to myśmy mieli 1 do 1, prawie że. To, że tej taśmy było mało, miało swoje plusy i minusy. O minusach mówię, że nie robiło się dubli, że jak coś się zepsuło, to było nie do powtórzenia coś, ale plusy były takie, że trzeba było myśleć przy tym po prostu. Nie szastało się materiałem tak, jak się szasta dzisiaj, że wszystko można potem będzie wyrzucić, powtórzyć i tak dalej. Tylko to uczyło jednak dyscypliny. Jak zanim zrobiłem ujęcie, to się przymierzałem, jaki kadr będzie najlepszy. Czy z góry, czy wejdziemy na stół, czy na stołek, czy zrobimy to od dołu. Chodziło zwykle o to, żeby dana czynność była widziana jak najlepiej. To znaczy, żeby sobie facet nie zasłaniał, nie wiem, jeśli robił krzyżyk w bursztynie, to żeby sobie nie zasłaniał lewą ręką tego, tylko trzeba było stanąć w takim miejscu, żeby było widać i krzyżyk, i rękę, i narzędzie. Kilkanaście jest filmów takich dość długich, które mają prawie po 20 minut. No i wówczas no, temat jest większy i to trwało dłużej. Film Nadburzańscy ducharze. Nie są to specjaliści od wywoływania duchów bynajmniej, tylko od wyrobu takich kabłąków do zaprzęgu na wschodzie Polski. To tam siedzieliśmy chyba też z tydzień. Bo
technologia tego wyrobu była tak powolna, bo musiał najpierw tam wyciąć te odpowiednie pręty, potem musiał je wyginać. To wyginanie trwało 2 czy 3 dni, bo to się musiało utrwalić. Potem to malował, rzeźbił i tak dalej. Tam siedzieliśmy około tygodnia. Ale były rzeczy, gdzie się jednego dnia robiło jakiś krótki zapis, nie wiem, wyrób łapci z łyka na przykład. No to nie był wielki temat. Dużo jest takich temacików po prostu. A potem można było zadać pytanie, ile ja tam nad tym ślęczałem. No, kilka dni też. Raczej nie lubiłem tego rozciągać w czasie, także byłem zapalony, byłem jak najszybciej, chciałem ten film skończyć, zmontować. Od razu dawałem do wywołania, drżałem zawsze strasznie z niepewności, jak to będzie, bo duża szansa była zepsucia technicznego również. Była również szansa zepsucia przez te wytwórnie, bo myśmy dawali u takich małych wytwórni, jakiś sport film, jakiś tam czołówka. Bywało, że oni nam, jak to się mówi, schrzanili przy wywołaniu coś. Także to był taki moment emocjonujący, jak się przywiozło materiał ten surowy. Pierwszym etapem montażu to było wyrzucenie tego, co na pewno nie wejdzie, bo jest nieładne, niepotrzebne czy coś. I z tego, co zostało, to się cyzelowało ten film. Oczywiście tam ja się starałem później, bo w montażu jest ważne, żeby się zgadzały kierunki, żeby się zgadzały ujęcie, żeby z ujęciem się nie gryzło, że tak powiem, żeby nie było jakichś nagłych skoków. Oczywiście ja się potem coraz bardziej już uczyłem, że już niektóre ujęcia łączyły się z innymi ujęciami w sposób płynny, niezauważalny. I to było to optimum, do którego się dążyło. I to się robiło na stoliku montażowym, przeciągając. Potem się sprawdzało, czy ten ruch się zgadza, czy w którym momencie, co do klatki czasami, czy dwóch klatek. Na tych pierwszych filmach, o których mówiłem, to widać jeszcze prymitywizm tego montażu. Taki jest skakany, tak jakby ucięte było zupełnie nie w tym momencie, kiedy trzeba było. A później, jednak z czasem, z doświadczeniem, już te filmy są miękkie, już one się jakoś łączą w sposób taki płynny. Jeśli był jakiś pokaz oficjalny, to najczęściej komentował na sali Piotr Szacki, a ja siedziałem tam i się głowiłem, żeby ten film, że tak powiem, dobrze poszedł, żeby się nie urwał, żeby synchronizacja obrazu z dźwiękiem była jako tako zachowana. Ale było też tak, że był nagrany jednak ten komentarz. Zawsze była kwestia, kto to nagra, bo znaczy, najczęściej ten komentarz pisał Piotr. O, tu muszę to powiedzieć. Rzeka była blisko, tuż za domami. Była drogą łatwego transportu i gościńcem, którym do sztabina lub do parafialnego kościoła w Dolistowie płynęły czółnami orszaki weselne i kondukty pogrzebowe. Do pierwszej wojny była to jedyna droga komunikacji, bo Jagłowo odcięte było od świata wodami Biebrzy i kanału augustowskiego i rozległymi bagnami. Ja nie miałem takiego zgrabnego pióra i on, ten komentarz na 2 czy 3 stronach. No i teraz była kwestia, żeby pod odpowiedni obraz przeczytać. I tutaj to nie wiem, czy miałem dobrą dykcję, czy może lepszą. On jakoś nie chciał tego robić. W kilku filmach on nagrywał, a w kilku filmach ja nagrywałem ten dźwięk. Jako lektor, krótko mówiąc. Także praktycznie to chyba ani jeden film nie został w sposób zawodowy udźwiękowiony. Żaden. Osobno szła taśma, osobno szło to i była kwestia tego na 1, 2, 3. Był komentarz nagrany na taśmie magnetofonowej, uwagi dla operatora. Wcisnąć magnetofon po ukazaniu się czołówki obrazu na przykład. Ale jak operator był gapa, to wciskał albo przed, albo 5 sekund po. I wtedy dźwięk się rozjeżdżał, czy komentarz rozjeżdżał się z obrazem. Dźwięk do zapisu filmowego tracze. Uwaga dla operatora. Uruchomić początek komentarza bezpośrednio po wyświetleniu czołówki obrazu. Uwaga. 3, 2,
1, start. No i tak to trwało, w sumie te kilkadziesiąt filmów na różne tematy żeśmy zrealizowali. No to były to właściwie filmy, to jest za duże słowo, niektóre to były prawie filmami, niektóre to były krótkie zapisy filmowe, po prostu technik jakichś zanikających już wówczas, bo już to była epoka, kiedy ta tradycyjna kultura ludowa już w sposób błyskawiczny zanikała i wchodziła ta urbanizacja i globalizacja, także to już byli najczęściej ostatni przedstawiciele tych, nazwijmy to, ginących zawodów właściwie. I ja miałem ten entuzjazm właśnie do tego, nie wiem, 85 roku, do tych filmów. I strasznie miałem taki power tak zwany. A już potem kamera, wszystko było, pieniądze były, samochód był, kamera była i już nikt nie jeździł. Na pewno nie dobrze, nie słusznie, ale jak to się mówi, miałem taki bezsensowny odrzut od kamery cyfrowej. Bezsensowny, nieracjonalny, zgadzam się. Ale tak było, no. Lubiłem szum tej kamery, terkot tego. To jest coś takiego, to mnie jakoś fascynowało. A potem ta kamera, która szła bezszelestnie i za moment można było to obejrzeć. No nie wiem, no, nie ma w tym romantyzmu. To była chyba akcja Dar dla muzeum i my tutaj znosimy eksponaty z Krzysiułku, który jest bardzo wysoko w górach, gdzie ta Nysa tą błotnistą drogą w żaden sposób nie mogła podjechać. Tutaj idzie nasz chyba kierowca, niosąc międlicę czy cierlicę i kosę. Piotr Szacki, kierownik wówczas działu gospodarki podstawowej rzemiosł, ma bronę beleczkową, tak? I ja na końcu, jak zawsze, mam torbę fotograficzną i w ręku kuferek jakiś zabytkowy i dzbanek. O ile pamiętam, to chyba jest dzbanek z Kołaczyc, z ośrodka w Kołaczycach. Tam taki jest ośrodek, bardzo piękny. I bardzo przyjemnie było. Szkoda, że minęło.